Nazca w Rosji, czyli uralski łoś. Odkryty w paśmie z Jurat-Kul geoglif przedstawiający łosia może być o kilka tysięcy lat starszy od najlepiej znanych tego typu struktur, wizerunków z Nazca w Peru. Geoglif położony jest na Uralu, na północ od granicy z Kazachstanem, na terenie pasma z Jurat-Kul w parku narodowym o tej samej nazwie. W najszerszym miejscu formacja liczy sobie około 275 metrów długości i jest widoczna z pasma pobliskich wzgórz. Stanisław Grigoriew i Nikolaj Męszenin z Instytutu Historii i Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk napisali w magazynie Antiquity, że pierwotnie struktura była prawdopodobnie biała i kontrastowała z otaczającą ją zielenią. Obecnie geoglif przykryty jest warstwą gleby. Jego wykonanie przypisuje się kulturze megalitycznej, znanej z wielu innych stanowisk na Uralu, być może związanej z budowniczymi zachodnioeuropejskich menhirów. Bliźniaczą strukturą do łosia jest słynny biały koń z Uffington w Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. Łosia odkryto dzięki nowoczesnej technologii. Na zdjęciach satelitarnych w 2007 roku wypatrzył go Aleksander Szestakow, co zachęciło innych do przyjrzenia się rysunkowi z powietrza. Tegoroczne prace pozwoliły ustalić, że nogi zwierzęcia stanowią swego rodzaju ścieżki wyłożone większymi kamieniami na zewnątrz i mniejszymi w środku. Grigoriew pisał, że delikatność struktury wymaga specjalnej ostrożności przy prowadzeniu badań. Archeolodzy natknęli się także na 40 sztuk narzędzi, spośród których część stanowiły kilofy do robót ziemnych, od łupywania skał i wydobywania gliny. Według Grigoriewa liczą one sobie od 3 do 4 tysięcy lat. Jeśli łoś jest w tym samym wieku, jest znacznie starszy od słynnych geoglifów z Nazca, które powstały około 5 wieków przed Chrystusem. Jak piszą Grigoriew i Mięszenin, w okresie tworzenia geoglifu rejon ten był znacznie rzadziej zalesiony. Były to wówczas bardziej otwarte tereny, co pozwalało, aby podobne struktury były wyraźnie widoczne. To nie jedyne tego typu miejsce w regionie. 60 km od Łosia, na położonej na jeziorze Turgojak wyspie Wyra, znaleziono inne prehistoryczne monumenty, na których odkryto wizerunki zwierząt. Opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.